Czy to portfel z dokumentami, czy telefon, czy nawet najdrobniejsza rzecz, do której jednak macie sentyment, nie ma nic gorszego niż moment, w którym zdajecie sobie sprawę, że to zgubiliście i prawdopodobnie już nigdy nie znajdziecie. Analogicznie nie ma też nic lepszego niż moment, w którym jednak znaleźliście to, co było dla was takie ważne, z czego zgubą być może już dawno się pogodziliście. W dzisiejszym odcinku zebrałem dla was listę 10 niesamowitych historii osób, które niespodziewanie znalazły rzeczy, które myślały, że straciły już na zawsze. A jeszcze a propos znajdowania niezwykłych rzeczy, partnerem dzisiejszego odcinka jest strona caseroom.pl, na której z okazji walentynek tylko do 10 lutego czeka na was gigantyczna zniżka, aż -55% na wszystkie etui na telefon. Również te zaprojektowane przez was samych w specjalnym kreatorze nadruków. W ofercie znajdziecie etui i nasz 230 modeli telefonów, więc nawet właściciele Xiaomi czy Lenovo znajdą coś dla siebie. Link do strony zostawiam w opisie, a my lecimy z dzisiejszym odcinkiem. Numer 10. Jak pisze pewna pani profesor, czy jak to woli profesorka, Eugenia Zurowski, lata temu zgubiła mi się jedna z moich książek. Jako że ostatnio jej potrzebowałam, zamówiłam używaną kopię na Amazonie. I trudno w to uwierzyć, ale okazało się, że była to dokładnie ta sama książka, którą zgubiłam 5 lat temu. Czyli co, generalnie ktoś sobie ją przywłaszczył i kilka lat temu później postanowił się jej pozbyć, akurat w momencie, kiedy oryginalna właścicielka potrzebowała jej z powrotem. Po prostu pięknie. Numer 9. Jak pisze pewien internauta, więc mój tata, wędkarz nad jeziorem Attersee w Austrii, wyłowił właśnie w sieci rybackiej swój stary, zagubiony portfel, który wpadł mu do jeziora około 20 lat temu. Jak widzicie, w portfelu wciąż znajdowały się dokumenty, monety i prawie nienaruszone banknoty. Niesamowite, z jak mocnego papieru robione są pieniądze. Numer 8. A teraz naszykujcie sobie chusteczki na otarcie łez. Ktoś inny pisze: mój pies odszedł 2 lata temu. Zanim jednak to się stało, schował gdzieś swoją ulubioną zabawkę, a ja nigdzie jej nie mogłem znaleźć. Dopiero dzisiaj rano podczas prac w ogrodzie znalazłem ją i zdałem sobie sprawę, że zamieniła się w przepiękny pomnik. Nie mogłem powstrzymać swoich wielkich męskich łez. A wy jak myślicie, jaka zabawka kryje się pod tą grubą warstwą mchu? Numer 7. Jak pisze dziewczyna ze zdjęcia, 14 lat temu pojechałam z rodziną na Fidżi i bardzo mocno zaprzyjaźniłam się z tamtejszym taksówkarzem. Niestety, kiedy wróciłam do Europy, straciłam z nim kontakt. Dzisiaj, kiedy wróciłam na Fidżi, przypadkowo natrafiłam na swojego ulubionego taksówkarza, który wyglądał jakby to było dosłownie tydzień temu. Jak ktoś to pięknie skomentował, wiek, miejsce, płeć nic nie znaczą dla prawdziwej przyjaźni. Numer 6. Pewna kobieta w 1995 roku zgubiła swoją obrączkę ślubną. 16 lat później, w 2011, znalazła ją w swoim ogródku, kiedy zbierała marchew. Obrączka znajdowała się na jednym z warzyw. Marchew zwyczajnie przez nią przerosła. Tu się jednak nasuwa też pytanie, co to za marchew, że rosła aż 16 lat? Numer 5. Inny internauta zamieszcza zdjęcie i komentuje: jakiś czas temu zgubiliśmy 6 tom z pewnej serii książek. Znaleźliśmy go dopiero kilka miesięcy później. Widzicie to? Dam wam chwilę na zastanowienie. Jeśli się przyjrzycie, zdacie sobie sprawę, że 6 tom de facto nigdy się nie zgubił. Po prostu stał on na brzegu, udając 9 tom, którego tak naprawdę seria w ogóle nie posiada. Numer 4. Z kolei temu chłopakowi na początku zimy zgubił się iPhone. Gdzie był, okazało się dopiero pod koniec zimy, kiedy zaczęła się odwilż. iPhone przez cały ten czas tkwił zahibernowany w lodzie na podjeździe. Przy czym słowo zahibernowany jest tutaj bardzo odpowiednie, gdyż telefon po odmrożeniu w dalszym ciągu działał i można było z niego dzwonić. Numer 3. Dziadek pewnego internauty, kiedy był jeszcze młodzieńcem, powiesił swoje łyżwy na małym drzewie i o nich zapomniał. Kiedy po wielu, wielu latach wrócił w tamto pamiętne miejsce, jednak wciąż nie pamiętając o łyżwach, oto co zastały jego oczy. Para jego własnych łyżew z dzieciństwa, w które drzewo dosłownie wrosło i obrosło z każdej strony. Numer 2. A tutaj z kolei piłeczka golfowa, która dziesiątki lat temu utknęła pomiędzy dwoma pniami drzewa i z biegiem czasu stała się jego
nierozłączną częścią. Dopiero ostatnio, podczas ścinania drzewa, Drwal zdał sobie sprawę, że w środku znajduje się dziwny pierścień. Oczywiście była to owa wspomniana piłeczka. Numer 1. Pewien mężczyzna nie mógł znaleźć swoich kluczyków do samochodu i z tego powodu spóźnił się do pracy. Do czasu wyrobienia nowego kompletu musiał brać komunikację miejską. Dopiero po jakimś czasie okazało się, gdzie podziały się oryginalne kluczyki. Otóż znajdowały się one w zabawkowym samochodziku jego 2-letniego syna, któremu najwyraźniej znudziło się odpychanie się nogami niczym Fred Flintstone i próbował odpalić go jak prawdziwe auto swojego taty. Okej, i tym odpychającym jak żul w tramwaju akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście również poprzednie na Planecie Faktów, m.in. 10 rzeczy, które znaleziono w człowieku. Wpadnijcie jeszcze na mój prywatny Instagram Życie na Filipinach, oficjalny sklep z koszulkami Planety Faktów, jak również inne kanały na YouTube, Chiński Ekspres z gadżetami oraz Polish Sausage z animacjami. Ja się z Wami żegnam, do usłyszenia już w kolejnym odcinku.